Hej, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Będzie to dla odmiany vlog. Vlog z mojego wyjazdu do Warszawy przed świętami. Przyjechałam na weekend, zatrzymałam się u rodziny i wybieram się na świąteczną giełdę minerałów i na świąteczny targ w Pałacu Kultury. Także pokażę Wam, co tam można znaleźć. Może będziecie mogli zainspirować się troszeczkę, jeśli chodzi o prezenty albo jakieś dekoracje do domu świąteczne, więc pokażę Wam, co tam fajnego znalazłam. Thank you.
Hej, odzywam się do Was już kolejnego dnia, czyli w niedzielę. Wczoraj, tak jak mówiłam, byłam na giełdzie minerałów, która bardzo mi się podobała. Byłam bardzo zadowolona z tego, co tam znalazłam. Udało mi się kupić prawie wszystko to, co chciałam. I też fajną biżuterię znalazłam taką, no, której nie planowałam. Ale wiecie, spodobała mi się, więc sobie wzięłam. Udało mi się znaleźć fajną biżuterię też, którą sobie kupiłam. I mam trochę tych rzeczy z giełdy minerałów, więc prawdopodobnie na kanale pojawi się film z holem, taki hol zakupowy z tej giełdy minerałów. Pokażę Wam, co tam kupiłam. Po giełdzie minerałów, bo odbywa się ona tutaj w Warszawie bardzo często albo w Pałacu Kultury, albo na hali OSIR na Ochocie, na Nowowiejskiej. I stamtąd jest już właśnie bardzo blisko do centrum, do Pałacu Kultury. A w ten weekend, czyli 3-4 grudnia w Pałacu Kultury odbywa się świąteczny targ, więc bardzo chciałam tam też pojechać. Wejściówka kosztowała 10 zł, także dosyć mało, ale niestety byłam bardzo zawiedziona tym targiem. Było bardzo mało stoisk, też nie wszystkie sale Pałacu Kultury były zajęte tym targiem, tak jak to było w przypadku poprzedniej giełdy minerałów, na której byłam. Wtedy wszystkie sale były zajęte i też stoisk było bardzo, bardzo dużo. A tutaj rzeczy było mało. Ja się spodziewałam więcej rękodzieła, więcej może jakichś ozdób na choinkę, więcej takich rzeczy rękodzielniczych, które można dać na prezenty dla rodziny. A tam było głównie jedzenie. I to takie, niektóre jakoś tam długo poleży, tylko było bardzo dużo ciast, słodyczy, takich no ciekawych, różnych. Więc coś tam Wam nagrałam, co tam można było dostać. Troszeczkę Wam tam przybitek zrobiłam. Biżuteria była taka, no coś tam było, ale wiecie, to na giełdzie minerałów i biżuterii macie dużo lepszy wybór biżuterii. Rękodzieła prawie w ogóle nie było. No były jakieś tam świeczki może sojowe, więc troszeczkę słabo. I czułam ogromny niedosyt właśnie taki świątecznych takich rzeczy, świątecznego takiego typowego jarmarku, więc jeszcze z siostrą wybrałam się na Międzymurze, na Starówce w Warszawie i tam jest taki mały świąteczny jeszcze jarmark, możemy tam kupić grzane wino, wypić, nawet jest bezalkoholowe, którego ja spróbowałam, było bardzo fajne, bardzo smaczne, słodkie i czuć było pomarańcze, więc czuć było pomarańcze też, więc było bardzo smaczne, można było się rozgrzać. Ale niestety tam też nie było fajnych takich rzeczy do kupienia, nic tam nie kupiłam, tak samo jak w Pałacu Kultury nic nie kupiłam. Znaczy kupiłam jakiś tam kawałek słodycza, który też mi nie odpasował, był po prostu za słodki. To jest taka jakby rolatka, na wierzchu ma czekoladę z płatkami róży, w środku nadzienie nugatowe i jeszcze to jest wszystko w takiej piance jakby białej. Takiej żelkowej piance, coś takiego. Ale już wracając właśnie do tego jarmarku na Starówce, można tam kupić oscypki, jakieś skarpety. Były ze 2 czy 3 stoiska z ozdobami świątecznymi, z bombkami bardzo ładnymi, więc to też Wam pokażę. I tak, i to by było na tyle z soboty, a dzisiaj już mamy niedzielę i czekam właśnie znowu na siostrę i wybieramy się do sklepu Flora Point. Ja ten sklep już znam wcześniej z Instagrama, bo interesuję się roślinami i to jest głównie taka, można powiedzieć, kwieciarnia. Taki sklep z wystrojem może wnętrz też, więc bardzo dużo roślin tam mają i obserwuję już ich od bardzo dawna. Ale Flora Point zimą, właśnie przed świętami, zmienia się w istną taką wioskę świąteczną. Jest tam bardzo dużo świątecznych rzeczy, takich nawet dla dzieci, takie scenki całe świąteczne. Także jest to na pewno fajne miejsce. Pokażę Wam oczywiście wszystko. Można się na pewno zainspirować tam wystrojem, jakimś stylem do wystroju Waszego wnętrza na te święta. W różnych kolorach są tam ozdoby, można też pewnie wszystko kupić. Jest też chyba kawiarenka.
bo mamy niedzielę dzisiaj niehandlową, a Flora Point jest otwarta w każdą niedzielę, więc jakoś te przepisy musieli obejść, chyba właśnie otwierając tą kawiarenkę, więc już tam zaraz się wybieram, siostra mnie dzwoni, więc okej, na razie.
Odzywam się znowu z samochodu. Jestem już w połowie drogi z Warszawy do domu. Zostały mi jeszcze jakieś ze 2 godziny w trasie. We Flora Point kupiłam osłonkę na doniczkę, ale taką szerszą, w kształcie bardziej miseczki, więc nie wiem, może wrzucę tam po prostu jakieś szyszki i to będzie taka ozdoba. Bardziej niż zasadzę tam kwiatka. Kupiłam też smycz dla kota. I tak, śmiejcie się. Wyprowadzam kota na smyczy, ale dlatego, że jest głuchy i boję się, że może wpaść pod samochód i po prostu nie wypuszczam go z domu. Tak samego boję się, że go po prostu zagryzie jakiś pies albo właśnie wpadnie pod samochód, bo zupełnie nie słyszy. I kupiłam jeszcze taką świąteczną gwiazdkę świecącą w ciemnozielonym kolorze. Mam nadzieję, że taki inny troszeczkę film na moim kanale Wam się spodobał. I dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów. Do zobaczenia, cześć!